gości, padli, to posłuchajmy. Zapraszamy. Jak widać, nie tylko do powiedzenia, ale jeszcze chcę mieć to pokazanie. Wczoraj czytałem taki ciekawy artykuł pana doktora Krzysztofa Wojciechowskiego, który dotyczył tego, czym jest profilaktyka. I zastanawiam się w tym artykule, dlaczego profilaktyka kuleje, dlaczego ci, którzy się nią zajmują, często mam wrażenie, że jakby rzucają grochem o ścianę, że nie są słuchani. I on ciekawą tezę tam z pewną nieśmiałością o tym mówię, wyznaje, że to nie jest w cudzysłowie wina słuchaczy, tylko tego, że ci, którzy się tym zajmują, tak zwani profilaktycy, między innymi ja teraz to chcę robić.